Przeszukaj archiwa. Szukaj list załadunkowych, konosamentów, list towarów. Czegokolwiek, co może połączyć kompanię z transportem mieszańców. Jak mamy to wszystko przejrzeć? Cicho, Finley. Stój na straży. Nic tu nie ma. To strata czasu. Rycerzu! Tutaj! Musisz to zobaczyć. Rzeczy wysłane do mojego kraju. Jeśli wierzyć dziennikowi, kompania opanowuje wszystkie indyjskie stany. Tutaj. Ładunek Agamemnona leci na wschodnie wybrzeże Ameryk. Ruszą za nim trzy kolejne statki. RMS Oceanik. Już za 6 tygodni. Gdzie Finley? Hastings. Teraz mi wierzysz? To on za wszystkim stoi. Mordy w Whitechapel. Plaga mieszańców. Kompania. Wszystko ty. Jacob Van Neck. Lub jak ochoczo ochrzciły mnie pismaczyny z Fleet Street, Kuba Rozpruwacz. Kłaniam się nisko. Dziękuję ci, Sir Lucanie, za doprowadzenie ich tutaj. Skończ z nimi. Tylko nas nie zawiedź. Ty... Co za przypadek, nieprawdaż, Galahadzie? Przywódczyni rebelii i zdrajca zakonu. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Kończysz jako zdrajca, niestety. Ale sterze... Jak mogłeś? Wybacz, bracie. Muszę najpierw zadbać o swoich. Swoich? W nogi! A! 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 A!
za mną. Rycerze, tu dowództwo. Do siedziby kompanii wtargnęła grupa intruzów. Policja metropolitalna pozostaje w gotowości. Złożyliśmy przysięgę. Odbierać! W imieniu prawa! Galahadzie! Ani kroku! Nie, wyjaśnię. Powiedziałam to. Ani kroku! Przybywasz w dobrym momencie. Odebraliśmy zgłoszenie. Tak, ser Galahad wtargnął tu z rebeliantami i chciał mnie zabić. To kłamstwo. Oto skutki jego wizyty. Jego wspólniczką była kobieta. Przywódczyni rebelii. O, tak. Zbiegła, ale złapiemy ją. Już wkrótce. Bardzo proszę zatrzymać strażników, lordzie Hastings. Rycerze zakonu pochwycą przywódczynię rebelii. Izzy, słuchaj, popełniasz straszliwy błąd. Sir Percivalu, proszę aresztować intruza. Przykro mi, że spadło to na ciebie, Markizie. Mi również, Messie. Zabierzcie go sprzed moich oczu. Dziękuję ci, Lady Igraine, za tę jakże fortunną interwencję. Wypełniamy jedynie swoje obowiązki, lordzie. Tak czy owak, moja pani, radzę wam dobrze pilnować tego zdrajcy. Może pan zostać wezwany przed oblicze sądu, by złożyć obszerne zeznania. Pozostaję do usług rycerzy jej królewskiej mości. Oskarżony dopuścił się szeregu ohydnych zbrodni. Ser Galahad zdradził nasze zaufanie. Co gorsza, konspirował z rebeliantami. Litanie jego bezeceństw wieńczy próba odebrania życia
naszego drogiego lorda Hastingsa. Ser Galahad to zdrajca, wyzuty z wszelkich zasad. Proszę Radę o wymierzenie najwyższej kary. Za pozwoleniem, Rado. Nie zapominajmy o zasługach Ser Galahada dla zakonu. Być może nasz brat rycerz powróci na ścieżkę prawości. Okazuje pan przesadną pobłażliwość. Dowody przeciwko zdrajcy są niewątpliwe. Widziałam Ser Galahada z przywódczynią rebelii. Stałam zbyt daleko, by usłyszeć. Wyglądało to, jakby się znali. Byli w miejscu, gdzie gromadzą się rebelianci. Galahad chciał się spotkać z lordem kanclerzem i mną. Rzucił kilka czczych oskarżeń na Kompanię Zjednoczonych Indii i chciał znaleźć lorda Hastingsa. Wprowadzić lorda Hastingsa! Lordzie Hastings, wskazał pan oskarżonego jako sprawcę. Ser Galahad przeniknął do naszej siedziby późną nocą. Towarzyszyli mu wywrotowcy i ich przywódczyni. Nie byłam pewna, że podejrzany to Ser Galahad, aż... znalazłam płaszcz przy kryjówce rebeliantów. Jako dowódca próbowałem przemówić mu do rozsądku. Niestety nie posłuchał mojej rady. Unieszkodliwili kilkoro moich strażników i weszli do mojej kwatery z zamiarem zabicia mnie. Lord Hastings został ugodzony przez podejrzanego. Musi być bezwzględnie ukarany za ten niecny występek. Rycerze zakonu, jak brzmi wasz wyrok? Winny. 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 Karą jest śmierć. Już jestem trupem. Galahadzie!
Ostrożnie, przyjacielu. Czy on przeżyje? Decyzja należy do niego. Dwa dni. Minęły już dwa dni. Nie możemy go zostawić. Zrobiłem, co mogłem. Nie mogę go teraz chronić. Przyjdę do niego, jeśli zdoła przeżyć. Przyjacielu. Przyjacielu, musisz z nami zostać. Ser Galahadzie! Ser Galahadzie! Tu, Lady Lakshmi. Dobrze, że tu przyszłam. Niewiele więcej mogę zrobić. Cały Londyn go szuka. Ano szuka. Zajmiemy się nim. Czas pokaże, czy zdoła przeżyć. Nie bądź głupcem, Nicola! Nie mam żadnego wyboru. Niedługo zaczną coś podejrzewać. A jeśli już wiedzą? Dostatecznie pomogłeś. Pozwól nam zająć się tą sprawą. Mam jeszcze wiele do zrobienia, Lady Lakshmi. Proszę, zajmijcie się nim. Bez jego pomocy nie mamy żadnych szans. Lakshmi. Rycerzu, tak łatwo się nie poddajesz. Gdzie jestem? W kryjówce, niedaleko rzeki. Byłeś nieprzytomny przez niemal dwa tygodnie. Wstawaj. Musimy się dostać do Whitechapel. Szukają cię w całym mieście. Jak mnie znalazłaś? Podziękuj Nicoli. Przeniósł cię tutaj. I wezwał mnie. Nicola? Skąd znasz Nicola? Najlepiej, gdyby sam ci wszystko wytłumaczył. Zostawił ci to. Mówił, że się ucieszysz. Chodź, idziemy.
Lakshmi, w jakich okolicznościach zetknęłaś się z Graalem? Przekazano mi go. To znaczy, był rycerzem? Ser Bors Deganis. Nie widziano go 8 wieków, odkąd wyruszył szukać Graala. Więc on żyje, w Indiach. Tego nie powiedziałam.